Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Z tej strony Joken. Przed nami kolejny poradnik z Total Battle. Dziś tylko i wyłącznie o kapitanach. I wiem, że podobny odcinek już wrzucałem gdzieś tam, powiedzmy po łebkach pewne podstawy tłumaczyłem, ale dziś skupimy się tak bardziej szczegółowo na kapitanach, bardziej od A do Z, żebyście mieli wszystko w jednym odcinku. I inspiracją oczywiście, i jak zawsze, do tego odcinka jest komentarz od widza, bo tak, moi drodzy, jeśli zadajecie pytania w komentarzach, często są one inspiracją, żeby wam to pokazać, bo nie zawsze umiem wam odpisać na komentarz, bo byłoby to za dużo tłumaczenia, łatwiej mi jest to po prostu pokazać. Pytanie brzmiało, moi drodzy, mam pytanie o kapitanów. Mamy ich kilkunastu, w tym trzech możemy mieć przy sobie. Reszta w schowku i teraz chodzi o ich bonusy wrodzone i od ekwipunku. Kiedy są aktywne? Czy tylko wtedy, gdy kapitan jest w akcji, na przykład Carter idzie do krypty, to wtedy bonusy działają? Czy gdy kapitan odpoczywa, na przykład Carter odpoczywa, to jego bonusy eksploracyjne lub jakiekolwiek inne działają na aktywnych kapitanów? Z góry dzięki. No dobrze, więc moi drodzy, tutaj akurat kolego podałeś przykład Cartera, zaraz do niego przejdziemy i ci udowodnię, że troszeczkę błędne masz myślenie. I udowodnię ci na przykładzie, bo akurat wczoraj mała pomyłka zaszła, ale w skrócie mówiąc, nie ma sensu wysyłać innych kapitanów do krypt, jeżeli to nie jest Carter. No i wiadomo, że dopiero jesteś osobą, która zaczyna Total Battle, no to nie masz dostępu do Cartera, no to wtedy wysyłasz kogo masz, natomiast wysyłaj tylko Cartera do krypty. Ale jeśli chodzi o to, co pytałeś, to też dla tych, którzy mogą mnie nie skojarzyć, to moi drodzy, ja tu może sobie dodam, tak jak zawsze miałem, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Więc tak, zawsze mamy głównego bohatera. To jest zawsze nasz główny bohater, no i on generalnie w mieście zawsze będzie. To znaczy, są wyjątki, gdzie możecie go wysłać do walki z jakimś potworem, do walki na arenę, czy jako posiłki do przyjaciela. No to wtedy kapitana, znaczy głównego bohatera w mieście nie będziecie mieli, no ale generalnie on zawsze jest. W przypadku właśnie kapitanów trzech, trzech mamy przy sobie, tak można nazwać, czyli ja bym to nazwał może roboczo, trzech kapitanów masz w domu, o, tak to nazwijmy. Nazwijmy, że to jest dom, czyli przy głównym bohaterze, tak? Są przy głównym bohaterze, a reszta w schowku. No w schowku, czyli oczywiście gdybyśmy chcieli, moi drodzy, zamieniać kapitanów. Czyli te z prawej strony przyjmijmy, że to są kapitanowie w schowku, tak? Według twojego komentarza postaram się to wytłumaczyć. I od razu, drogi widzu, ci powiem tak, zresztą tu już dostałeś odpowiedź od Jana, że bonusy bohaterów, takie jak Heleny, działają tylko wtedy, gdy jest w mieście, jest aktywna. To samo bonusy z ekwipunku działają tylko jak dany kapitan jest w mieście. Jest to jak jest w przechowalni, to nie działają. No tutaj ci Jan bardzo dobrze odpowiedział, ja to rozszerzę, bo chcę to pokazać. Moi drodzy, właśnie. Jak to ci, drogi widzu, wytłumaczyć najprościej? Bo zapytałeś o Cartera, ale tutaj skupimy się na wszystkich kapitanach. Zobaczcie, kochani, ja zazwyczaj, kiedy, tak jak tutaj teraz wam pokazuję, mamy Helenę, mamy Farthada i mamy Aurorę. Mam trzech kapitanów. W takiej konfiguracji moi kapitanowie zawsze są, kiedy ja, powiedzmy, wychodzę z gry. Tak? Czyli kiedy idę spać, kiedy nie robię niczego ważnego w grze, to ci kapitanowie zawsze staram się, żeby byli w moim tutaj, nazwijmy to, domu, czyli obok głównego bohatera. Więc tak, oto oczywiście to, co ci napisał Jan, jest prawdą, żeby bonusy działały danego kapitana. Oni muszą być w mieście i oprócz tego, że w mieście, to muszą być oprócz głównego bohatera. Ale wiecie co, moi drodzy, może włączmy sobie muzyczkę, będzie wam zawsze coś tam w tle fajnie działo, będzie dla was, myślę, że przyjemniej z tą muzyczką, bo całkiem ona fajna jest. Także, żeby bonusy działały, muszą być kapitanowie w mieście, bo nie wystarczy to, że będą obok głównego bohatera. Ja ci podam teraz przykład, dlaczego ja mam taką konfigurację, bo też będą pewnie pytania. Podkreślam, ta konfiguracja u mnie jest wtedy, kiedy ja nic nie robię. I głównie chodzi o Helenę, ponieważ no, gdy, że tak powiem, przygotowuję się do jakiejś walki, no to co robię, moi drodzy? To oczywiście szkolę wojska. Aby szkolić wojska, teraz w ogóle ten koszt szkolenia wojsk mi znacznie zmalał i to mocno zmalał. Wynika to z tego, że ostatni bonus odblokowałem, także ostatnia tutaj technologia na G7 mi została. I z tego, zobaczcie teraz, z poprzednim odcinkiem sobie porównajcie, jaka jest ogromna różnica
w cenach. No tam myślę, że koło 500 tysięcy srebra. I teraz będzie pytanie, dlaczego ja w takiej konfiguracji tych kapitanów trzymam, jeśli nic nie robię? Bo czasem wchodzę do gry, odbieram prezenty i szkolę kolejne wojska. To znaczy, wchodzę do gry, widzę na przykład w pomocy, że moi przyjaciele mi na maksa pomogli dane wojsko przyspieszyć, że na przykład ten ciężki kusznik będzie miał, nie wiem, 4 dni przykładowo, tak? No to wtedy z tych 4 dni ja to sobie przyspieszam i szkolę kolejnego żołnierza i wychodzę z gry. Dlatego wolę mieć, jak nic nie robię, w takiej konfiguracji tych kapitanów ustawionych, żeby po prostu zawsze mieć ten czas szkolenia wojsk bardzo krótki. Bo gdybym Helenę przez przypadek, a zdarzało mi się tak wiele razy, no myślę, że zdarza się to każdemu, bo po prostu jak coś robimy zbyt szybko i nie zwrócimy uwagi, no niestety, moi drodzy, jesteśmy ludźmi, czasem się nam to zdarza, ale wtedy strata jest ogromna i ja ci, drogi widzu, to udowodnię. Już wiem, że to robiłem na jednym z odcinków, ale chcę ci to pokazać. Jeśli ja bym teraz Helenę po prostu stąd wziął, czyli wziął ją do schowka, do przechowalni, tak, to zobacz, jaka jest różnica. Jej bonus już nie działa. Tak jak mieliśmy 9 dni tempo szkolenia wojsk, tak zmienił się on na 15 dni. To jest 6 dni, moi drodzy, różnicy. Więc tu ci chcę udowodnić, że jeżeli ja Helenę przenoszę akurat do przechowalni, tak, jest sobie Helena w przechowalni, zobaczcie, moi drodzy, tak, to jej bonus już nie działa. Daję Helenę z powrotem przy bohaterze, Helenka nam będzie działała, już się zrobiło znowu 9 dni. I to jest dosyć, może być zgubne, moi drodzy, bo to nie wystarczy, żeby oni byli przy bohaterze, bo teraz jeśli ja bym tych trzech kapitanów wraz z bohaterem, czy samych kapitanów, to już bez znaczenia, ale no głównie chodzi o Helenę, tak, bo o niej tutaj mówimy, wysłał, nie wiem, na przykład do walki z jakimś potworem, chociaż no trudno jest Heleną potwora atakować, ale ja to zrobię może na przykładzie dla widza tego poziomu drugiego, żeby wam pokazać. Zobaczcie, wysyłam Helenę z miasta. Jeszcze raz, spójrzcie proszę. Niech będzie to na przykładzie żywności, bo Helena odpowiada za żywność i za tempo szkolenia wojsk, tak? No więc mamy 1 474 000 tempo produkcji żywności, tak? 1 470 000. Załóżmy, tak? Tempo szkolenia wojsk mamy 9 dni, 23 godzin. I zobacz, drogi widzu, mimo że Helenę mamy tutaj przy głównym bohaterze, ona jest w mieście w tej chwili, ale kiedy ona opuści moje miasto, ja to robię zupełnie tylko na przykładzie na potrzeby odcinka. Podkreślam, że Heleną raczej nie atakuje, potworów, szczególnie z takim ekwipunkiem, jakim ona ma. No jak widzicie, nie mam tu za bardzo armii, dopiero ją wskrzeszam, bo brałem udział w jednym wydarzeniu. Oczywiście to nie jest tak, że nigdy nie atakuję Heleną, no bo trzeba jakoś ją awansować i na roju Aranhe Heleną atakowałem. Jak najbardziej tak, macie to w poprzednim odcinku. Lub jak dodawałem Helenę, no to atakowałem na zwykłe potwory, żeby ją awansować i na setny poziom ją awansowałem. I zobacz, drogi widzu, tą sytuację. Specjalnie teraz nie przyspieszam marszu. Zobacz, jak się zmieniło tempo produkcji żywności. Z 1 470 000 było, jeśli pamiętam, zrobiło się 1 020 000. 400 tysięcy produkcji żywności jest mniej. I zobacz teraz, drogi widzu, ta sama sytuacja. 15 dni się robi tempo szkolenia wojsk. Czyli mówiąc w skrócie, odpowiadając na twoje pytanie, to jeżeli twój kapitan, którego cechy cię interesują, w tym przypadku mówimy o Helenie, będzie w przechowalni tak zwanej, jego bonusy nie działają, co już ci udowodniłem, pokazałem, tak? Różnica jest spora. I tak samo, nawet jeśli tego kapitana będziesz mieć przy głównym bohaterze, ale on nie będzie w mieście, czyli na przykład wyślesz go do ataku na potwora, nie wiem, wyślesz go do pomocy swoim przyjaciołom, no raczej ciężko do eksploracji krypty, ale do Cartera zaraz wrócimy, to wtedy ten bonus, moi drodzy, nie działa. Mówimy o Helenie w tym momencie, żeby było jasne. Przykład Heleny, tak? Więc odpowiadając na to pytanie, na przykładzie Heleny, gdzie chodzi o tempo szkolenia wojsk, Helena w tym momencie musi być po prostu w mieście. Tak? Ty, drogi widzu, zapytałeś o Cartera. Ja ci to też zaraz udowodnię. W przypadku Cartera sytuacja wygląda trochę inaczej. To nie wystarczy, że Carter będzie
sobie tutaj w mieście, chociaż jego ubrania no, działają na niego, tak? To tak samo działa w przypadku Heleny. Zwróć uwagę, że to ja bym porównał. Według mnie tu nie ma też różnicy. Chodzi mi o to, bo pytasz, rozdzielasz tą rzecz, jak bonus cechy danego kapitana ogólne, czyli w przypadku Heleny na przykład tu mówimy o produkcji żywności, o tempo szkolenia jednostek 172%. Rozdzielasz to, drogi widzu, na ekwipunek, czyli na ubrania. A to tak naprawdę tu masz jeszcze artefakty i masz jeszcze ten poziom gwieździsty, zwróć uwagę, tak? Czyli te gwiazdki, tu, to są te gwiazdki. Wiecie, o co chodzi, pokazywałem w poprzednim odcinku. Więc te wszystkie cechy, czyli zwykłe cechy, poziom gwieździsty, artefakty czy ubrania, to jest wszystko przypisane do tego kapitana. Ten kapitan musi być w mieście, żeby ten jego bonus działał. No i dobrze, drogi widzu, zapytałeś mnie o Cartera. No, z Carterem jest sytuacja troszkę inna niż z Heleną, no bo bonus Cartera dotyczy stricte krypt, czyli jakby wyjścia z miasta, tak? No, ten bonus, no nic ci po tym bonusie, jeśli kapitan Carter jest w mieście. No może nie będę tej krypty eksplorował, chociaż mnie trochę kusi, chociaż może dla pokazania tobie, drogi widzu, jak to wygląda. W praktyce sobie eksplorujemy, mimo że nie mam włączonej tego bonusu na eksplorację krypt, ale to już nieważne. Zobacz, drogi widzu, zużyłem 127 smoły. Oczywiście mną się nie sugeruj, bo to zależy u mnie od poziomu. Natomiast pokażę ci pewien przykład, drogi widzu, tylko muszę znaleźć. Jak widzisz, tu dużo krypt otwierałem. Tylko postaram się to szybko znaleźć. Wczoraj doszło do małej pomyłki i dobrze, że tak się stało, bo teraz mam materiał na odcinek. Chodzi o to, moi drodzy, że przez pomyłkę, bo się spieszyłem i to myślę, że zdarza się każdemu z nas, tak się spieszyłem, że o, przez pomyłkę po prostu wysłałem Farthada do eksploracji krypty. No po prostu pomyłka, tak? I zobacz, drogi widzu, jest to epicka krypta 15 poziomu. No już nie będziemy, myślę, porównywali, co on tam wyeksplorował, bo to już byśmy musieli dokładnie analizować, ale najlepiej byłoby te same krypty ze sobą analizować, dokładnie tę samą kryptę. Chociaż wiele rzeczy też jest przypadkiem losowym, bo pamiętajcie, że jeśli jest napisane możesz znaleźć, to też nie jest jakiś wyznacznik, że na pewno znajdziesz w takiej ilości takie rzeczy. Więc aż tak bym nie chciał się tutaj zagłębiać i porównywać, co ja tu wyeksplorowałem, ale pokażę ci na tym przykładzie, drogi widzu, okej. Udało się Farthadowi za jednym machnięciem tą kryptę wyeksplorować. Czyli poszedł ten Farthad, wyeksplorował tą kryptę i wrócił, zamknął ją. Na raz. Udało się. Natomiast zobacz, drogi widzu, ile zużyłem smoły epickiej. 5790 tysięcy, tak? 5000 smoły zużyłem epickiej. I teraz zobacz sytuację, drogi widzu, analogiczną. Tutaj mamy Farthada. Zobacz sytuację analogiczną, kiedy mój Carter poszedł do takiej samej krypty, w sensie, że do epickiej. Zużył smoły, no praktycznie połowę mniej, no prawie połowę mniej. No można przyjąć, że jest to połowa, tak? 3000 zużył smoły. Bo tam było prawie 6 tysięcy, no tu jest lekko ponad 3 tysiące, no ale prawie połowa, no tam powiedzmy, że to będzie 40% różnicy. Więc oczywiście Carter, nie muszę mówić, też na raz tą kryptę obsłużył. Także nie opłaca się innych kapitanów wysyłać do krypty, bo oni po prostu zużywają więcej smoły. I tutaj teraz pewnie będzie pytanie, no dobrze, ale no to pewnie bonusy Cartera wpłynęły na Farthada, skoro jemu na raz tą kryptę udało się zamknąć. No nie do końca, drogi widzu, ponieważ to, że akurat udało się wyeksplorować kryptę Farthadem, to są jeszcze dwie inne rzeczy zupełnie od tego niezależne. Między innymi technologia taka jak archeologia. To jest pierwsza rzecz, zobacz. Ja tu mam dość mocno skuteczność, szansa na podwójną eksplorację krypty, koszt eksploracji krypty, skuteczność. Ja te mam technologie tutaj opracowane, jak widzisz, jeszcze nie wszędzie i nie wszystkie, tak? Bo niektóre już były drogie dosyć. No 8 bilionów, no było mi szkoda, szczególnie jak zbieram na punkty waleczności, widzowie, zbieram na G7, no to oczywiście, że nie będę krypt tutaj teraz, jak sami widzicie, wydawał
Prawda? Zobaczcie, tutaj skuteczność. Także mamy tutaj akurat poziom smoły. Gdzieś jest potrzebny, także tutaj gdzieś utknąłem i w tym momencie się tym nie zajmuję. Druga cecha, która wpływa na to, że Farthadowi się udało, i to jest cecha niezależna od kapitana, tak? To jest warto, widzowie, powiedzieć, że to wszystko nie zależy od kapitana, co ci pokazuje. Czyli w jednej stronie technologia, którą mam opracowaną archeologii, z drugiej strony u bohatera głównego te punkty talentu, te talenty. To są rzeczy, które wpływają na wszystkich kapitanów, totalnie na wszystkich. Tylko oczywiście, żeby ten kapitan mógł to wykorzystać, no mówimy tutaj o eksploracji krypty, no to faktycznie no tego kapitana do krypty trzeba wysłać, tak? Więc w przypadku Cartera czy Farthada, którego pomyłkowo wysłałem do krypty, to te cechy, które ci pokazuję, czy to punkty talentu, czy opracowane w akademii różne technologie, tak wpływa to na eksplorację krypty. Natomiast to, że sam Carter tutaj jest, to dotyczy tego Cartera, bo to jest tak zwana, słuchajcie, cecha wyjściowa. I podam ci inny przykład, drogi widzu. Bo tak samo, zobaczcie, mamy Kleopatrę, to również można powiedzieć, jest kapitan wyjściowy. Wyjściowy to rozumiem, tak roboczo to nazywam, ale chodzi mi o to, że tak jak Helena jest kapitanem, który no musi być w domu, Farthad jest odpowiedzialny za technologię, za badania, tak? Więc również musi być w domu, no bo te jego wszystkie wyczyny są potrzebne tylko i wyłącznie w domu. No nie potrzebujesz jego wyczynów poza domem, tak? Poza miastem. Tak Kleopatrę nazywam kapitanem wyjściowym, tak samo jak Cartera, no bo Carter swoje czyny, czyli eksplorację krypt, robi jednak poza miastem. No tak Kleopatra walczy również poza miastem. I zmierzam do tego, drogi widzu, że tak samo idąc tą teorią, to, że będziesz mieć Kleopatrę tutaj, w domu, i ona będzie miała siłę całej armii, nie wiem, 225%, plus te wszystkie ubrania, plus poziom gwieździsty, plus wszystko. Swoją drogą, tu chcę już Kleopatrę, już mi niewiele brakuje. Ją awansować. To nie znaczy to, drogi widzu, że wyślesz Helenę do ciężkiego potwora, to ta siła armii będzie dotyczyła tej Heleny. Nie, tak to nie działa. W przypadku wyjściowych kapitanów to nie będzie tak działało. Może być wyjątek taki, czyli masz Kleopatrę w domu, ale wysyłasz Helenę. To nie znaczy, że Helena przejmie cechy Kleopatry. O to mi chodzi, tak? Helena nadal będzie Heleną. Jedyny przypadek, gdzie to wszystko działa, to jest przypadek taki, jak robiliśmy to w roju Aranhed, i tutaj może, drogi widzu, pamiętasz to? To jest po prostu przypadek, że wysyłaliśmy wszystkich trzech kapitanów do walki. Czyli zwróćcie uwagę, tu wam przypomnę taką sytuację. Przypomnijcie sobie, widzowie, jak robiliśmy marsze CP. Macie to w odcinku, zobaczcie. W tym momencie robiłem marsze CP mniej więcej takim składem, czyli wysyłałem Kleopatrę, tak, czyli żeby była jasność, marsze CP, czyli wysyłałem posiłki do miasta przyjaciela, gdzie razem robiliśmy marsze CP. Więc wysyłałem Kleopatrę, która mojej armii dawała te cechy siły armii i wtedy te cechy działają oczywiście poza miastem, no bo dotyczy to walki, tak? Wysyłałem animatorę, ponieważ dotyczyło to marszy grupowych i posiłków. Zobaczcie, jak awansowałem animatorę, jakie ona ma piękne wyniki. 226% na plus, czyli wyższe ma wyniki tak naprawdę niż Kleopatra, ale dotyczy to tylko marszy grupowych. No i że były to marsze CP, wysyłałem również Daustana, który miał dawać punkty podboju, tak? Więc jeżeli wysyłasz trzech kapitanów do jakiejś walki, no w tym przypadku marszy CP, no bo normalnie Daustana bym nie wysłał, bo jeżeli ja bym na kogoś nie atakował, to po co mi punkty podboju? No na potwora mógłbym wysyłać tylko po to, żeby Daustana awansować i to wszystko. Ale chodzi mi o to, że wysyłając trzech kapitanów tak zwanych wyjściowych, nazwijmy to, do jakiejś walki, do czegoś, co z tym związane, to te bonusy wtedy działają z tych trzech kapitanów, tak? I z całości dostajemy, wysyłając Daustana, skoro to były marsze CP, to z całości dostaliśmy bonus punktów podboju. Dzięki animatorę dostaliśmy dodatkowe zdrowie i dodatkową siłę armii, bo był to marsz grupowy, tak? I były to posiłki, więc to się jak najbardziej tutaj łączy.
a dzięki Kleopatrze dostaliśmy te wszystkie bonusy, które ma Kleopatra. Więc staram się to, mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, co mówię, staram się to rozdzielić, że są kapitanowie tacy, którzy walczą, czyli no na pewno jest to Kleopatra, Animatore, tak, tutaj w tym przypadku Daustan. Zaraz wam wszystkich kapitanów pokażę, bo tu chcę już ten temat o kapitanach, moi drodzy, chcę dzisiaj całkowicie, można powiedzieć, zamknąć, więc już chcę powiedzieć wszystko od A do Z o kapitanach, tak? Więc rozróżnijmy sobie tych kapitanów. Zaraz ich przejrzymy i postaram się ich posegregować, jeśli można tak powiedzieć. Więc rozróżnijmy kapitanów, którzy mają misję w terenie. Ja ich nazwałem kapitanami wyjściowymi, tak? Więc takim kapitanem, jak sami widzicie, drodzy moi, będzie Kleopatra, bo ona walczy. Nią atakujemy potwora, więc jej bonusy w tym marszu jej, w tym ataku jej jak najbardziej działają. No w moim przypadku już nie awansuje tej kapitan Aidae, 173 level ona ma. Tu wam się przyznam, że był to mój błąd, bo mogłem szybciej Kleopatrę awansować, a Aidae nie była mi potrzebna na takim poziomie. No cóż, no człowiek też wielu rzeczy się uczy. Też było pytanie, jak zdobyć fragmenty Kleopatry, zaraz też na to odpowiem. Znaczy w ogóle pokażę wam, jak zdobyć fragmenty wszystkich kapitanów tutaj. Następnym kapitanem, powiedzmy, że wyjściowym, no to byłaby Animatore. Nie wiem, ja może będę klikał mimo wszystko na każdego kapitana, żebyście widzieli, moi drodzy, te cechy, tak? No, Kleopatra wydaje mi się najlepszym kapitanem do walki. Oczywiście do epickich potworów ktoś z was by powiedział, że pewnie lepszy może być Herkules. Zgadzam się, no ale Herkulesa nie każdy może mieć, więc alternatywnym najlepszym kapitanem, którego może mieć każdy, to jest kapitan Kleopatra. No, ewentualnie alternatywnie może to być, moi drodzy, tutaj ten gagatek, Ramzes, bo on ma dokładnie ten sam procent, czyli jakbym miał Ramzesa na tym 200 poziomie, to również by było zdrowie armii i wtedy to by się łączyło, bo zwróćcie uwagę, że Kleopatra ma siłę armii, Ramzes ma zdrowie armii, więc to by był idealny atak, słuchajcie, na przykład na gracza, czy no na potwora nie zaatakujesz, tylko masz w broju Arankę możliwość atakowania trzema bohaterami, tak? Bo na potwora atakujesz jednym tylko bohaterem, niestety w większości przypadków. Natomiast byłaby to fajna taka opcja, że łączyłoby się to, co ma Kleopatra z tym, co ma Ramzes, ale jak widzisz, byłaby to wyższa szkoła jazdy, bo jeżeli ja chciałbym to teraz fajnie zgrać, to musiałbym tego Ramzesa znowu robić na 200 poziom i to już tak naprawdę bym się w tym wszystkim chyba pogubił, bo już tego by było za dużo. Więc najlepszym dla mnie kapitanem do ataku będzie zdecydowanie kapitan Kleopatra. Najprościej, najszybciej. Poza tym zwróćcie uwagę, że tutaj też siła dochodzi i ekwipunki, moi drodzy, też możemy sobie tutaj, zobaczcie, z ekwipunku też wchodzą fajne rzeczy, jak zdrowie armii, więc to też nie jest tak, że tylko tutaj jest ten bonus tej cechy. Oczywiście od razu wam powiem, drodzy widzowie, patrząc tą kategorią, mam trochę źle dobrane te ubrania, to znaczy mam dobrane tak, jak mogłem na danym etapie rozwoju i na pewno wiele osób powie, że przecież mógłbym mieć tutaj te ubrania, które do całej armii dotyczą. Tak, drogi widzu, pracuję na tym, potrzebuję rang roku zrobić właśnie, dlatego na rang roku chcę zrobić ten trik, żeby zyskać te fragmenty w sklepie rang roku i te ubrania stworzyć dla całej armii. Więc będzie to sytuacja idealna. Kapitan Aidae jest dobrym kapitanem na początek, jak jeszcze nie masz dostępu do Kleopatry. Ona, ale pamiętaj, że tylko daje siłę gwardzistów, czyli całe G. Gwardziści to nie są, moi drodzy, tylko oczywiście jeźdźcy, jak wielu z was często myśli, bo się kojarzy, że gwardzista to jest jeździec. Nie, bo gwardziści to jest również ta piechota i strzelcy. Pokażę wam, żebyście tutaj też widzieli w armii, moi drodzy. Gwardzistą jest również gryf bitewny. To wszystko tutaj masz gwardziści. Bo tutaj masz specjaliści, tu masz gwardziści. Czyli te wszystkie wojska, które tutaj się znajdują, niezależnie na jakim levelu jesteś i jaki poziom wojska masz, te wszystkie wojska to są gwardziści, więc jeśli Aidae ma napisane siła gwardzistów, no to, moi drodzy, oznacza to, że tych wszystkich wojsk właśnie siła jest większa. Dobra, no już tak staram się bardzo prosto to tłumaczyć, żeby każdemu to się przydało, bo
żeby już nie powielać. Ale nadal uważam, drodzy widzowie, że jak będziecie mieli do tego jeszcze jakieś pytania, to śmiało pytajcie, dogramy. Dla mnie nie ma problemu, nie zamykam tematu ostatecznie, tak? Tylko staram się bardziej dokładnie to wytłumaczyć niż w poprzednim odcinku, gdzie bardzo tak no, pominąłem wiele szczegółów. Następna kapitan do walki to będzie kapitan Animatore. Ona jest świetna, ale jak widzisz w marszach grupowych, posiłkach i napaściach. Więc tutaj też sobie rozróżnijmy to. Kapitan Animatore jest świetna, jeśli teraz mamy atak na ruiczny oddział napaści. Ja wam o tym odcinek nagrywałem. No to robimy napaść przez na przykład kapitan Animatore. Według mnie ona jest świetna. Tak? W ten sposób oczywiście nadal awansujesz kapitan Animatore. Spoko, zdobywasz po prostu więcej punktów, no bo kapitan Animatore ma swoje fajne cechy. Które widzisz, które ci pokazałem, no są one wyższe niż Kleopatry. Następnie posiłki, no to jeśli tu by przyjaciel przykładowo, który nie ma tarczy, na przykład Lady, tak, by wysłała mi prośbę o posiłki, ja bym wysłał Animatore z posiłkami, no to wtedy ta siła też obowiązuje, no i napaści, no to już pokazywałem i w marszach grupowych, no to jak robiliśmy CP, no czyli przykładowo wysyłam do Lady wojsko, a Lady sobie maszeruje, nie wiem, gdzieś tam do innego. Oczywiście to jest zasadami ustalone, tak nie robimy, ale powiedzmy do innego miasta, żeby zaatakować inne miasto. No to wtedy te bonusy tej Animatore obowiązują. To są trzy przykłady bonusów, na których Animatore działa. Oczywiście awansowałem, moi drodzy, Animatore też wysyłając ją na Rój Aranhe, no bo przecież Animatore też trzeba jakoś awansować. I są czasem przypadki, no, że musisz tego kapitana awansować, no skądś on musi te punkty zdobyć. To nie jest, że od razu, jak masz na pierwszym poziomie Animatore, drogi widzu, to, czy każdego innego kapitana, tak jak ja to robiłem z Heleną i chyba widzieliście to w odcinku. Moi drodzy, no Helenę dopiero gdzieś, czy Farthada, razem z wami zacząłem levelować, zaczynając tą serię. I widzieliście, że moja Helena i mój Farthad byli no chyba na zerowych poziomach, znaczy tam na pierwszych, tak? I jak ja to robiłem? No mając dużo najemników, dobre wojsko i dużo potworów, po prostu wysyłałem jak leciało na zwykłe potwory, patrząc ile jest ewentualnych strat. Jak było strat więcej niż 10%, to nie wysyłałem. Na początku, bo na początku i tak bardzo szybko levelowałem, macie to w odcinkach pokazane. I według mnie to fajnie poszło. No a później już swoje cechy oni mają. No jak widzicie, no Helena mi mocno wzrosła, dlatego że ją również wysyłałem do ataku na Rój Aranhe. Przy okazji Kleopatry, żeby Helena też awansowała, bo oczywiście wojska będę szkolić więcej, szybciej, więc Helenę chcę tak czy siak awansować na przynajmniej ten 190 poziom. Dobrze, moi drodzy, mamy następnie Aleksandra. Ja generalnie tego kapitana nie używam, a mimo wszystko go mam na 134 poziomie. To też wynika, moi drodzy, z błędów, jak wchodziły te wszystkie przyzwania kapitanów i jakby niepotrzebnie tego Aleksandra awansowałem. W sumie sam nie wiem po co, bo to były moje początki gry. I tak szczerze, moi drodzy, wam powiem, dziś bym go pewnie nie awansował, ale dlaczego go awansowałem mimo wszystko? Nie dlatego, że jestem hipokrytą, tylko dlatego, że on mi był potrzebny w kręgu przyzwań. Więc widzicie, tu niektóre moje poziomy kapitanów to chodzi o to. Ja wam to też pokazuję non-stop praktycznie w każdym odcinku. Między innymi, drogi widzu, dlatego też miałem motywację, żeby Animatore podnieść, bo na 170 poziom teraz ją muszę awansować, bo chodziło o to, żeby tutaj zdobyć te cechy. I faktycznie zdrowie armii łącznie ładnie mi skoczyło. To jest dodatkowa cecha tutaj z tych kręgów przyzwań, nie? Kapitanów. Dlatego, moi drodzy, właśnie awansowałem tego Aleksandra. No teraz na 150 na razie odpuszczam, pauzuję. No mam ważniejsze rzeczy do roboty, szczególnie, że dbam o punkty waleczności. Kleopatrę też chcę awansować, więc na razie pan Aleksander sobie musi poczekać na swoją kolej, ale na pewno będę to też chciał awansować. No i dlatego widzicie, Helenę awansuje i powiedziałem, że na 185 poziom muszę ją awansować, żeby tutaj było. Tylko zawsze czytajcie to, co jest napisane na dole, bo tutaj jest napisane, jakich kapitanów masz awansować. Ale to myślę, że to jest temat, moi drodzy, na zupełnie inny odcinek, bo to jakby stricte nie jest tak aż zbyt byśmy musieli długo o tym tłumaczyć. No dobrze. Kolejny kapitan, jakiego mamy, no to mamy Cartera, to też bym go nazwał jako kapitan wyjściowy. No tu nie muszę tłumaczyć o Carterze.
Po prostu skupia się on tylko na kryptach, więc jak drogi widzu widzisz, całe jego cechy to są krypty i również poziom gwieździsty starałem się podnieść i jeszcze będę starał się podnieść. Tu już mi tylko ostatniej gwiazdki brakuje na siódmy, ale na razie Carter również musi poczekać, bo Kleopatra idzie w pierwszej kolejności na ten awans. Jak widzicie, moi drodzy, ekwipunek, czyli ubrania, zrobiłem tak, żeby tylko i wyłącznie dotyczyły wszystkiego, co związane z kryptami. To już te ubrania dość długo mam. One się nie niszczą, no bo nie walczę Carterem z ubraniami, tak, jeżeli już go awansowałem. Natomiast na pewno chciałbym nowe ubrania na najwyższym poziomie wszystkie zrobić, już dać odpowiednie klejnoty, odpowiednie zaklęcia. Także wstrzymuję się w tym, bo po prostu zbieram ten cały ekwipunek skrypt, żeby stworzyć ubrania takie już najlepszej jakości, już tak wiecie, na zawsze, że tak powiem. No i właśnie tu mamy ten bonus ekwipunku, tak? I jak widzicie, artefakty. Artefakty to po prostu dodałem przez przypadek taki artefakt do... Aj, bo tu źle kliknąłem teraz. Artefakt po prostu, jaki dałem do Cartera, wydaje mi się najlepszym artefaktem, jest po prostu tempo marszu, bo ja i tak ten marsz zawsze w Carterze przyspieszam, ale to daje... Wydaje mi się to najlepszym po prostu, moi drodzy, artefaktem. Kolejna rzecz to jest kapitan Daustan, to tak jak mówiłem, jest kapitanem wyjściowym, ale ja go używam, jeżeli robimy marsze CP, po to, żeby dostać więcej punktów podboju. Także ty, jeśli drogi widzu, atakujesz jakichś innych graczy, ja tego zazwyczaj nie robię, no to warto tego Daustana w komplecie wysłać, żeby te punkty podboju były większe za ten atak, tak? Ale to dodatkowo. No o Carterze to myślę, że nie muszę mówić, no to bym nazwał go średnio wyjściowym kapitanem, aczkolwiek jest on wyjściowy, no bo swoją rolę spełnia również poza moi drodzy, miastem, tak? Jego bonus działa poza miastem, to znaczy idzie do wioski i zbiera albo złoto, albo srebro, albo smołę, co tam są za, wiecie, te kopalnie, tak? Generalnie ja go wykorzystuję do zbierania srebra tylko i wyłącznie, nie zbieram innych zasobów. Tych cech na razie nie dawałem, bo ładowność armii nie jest mi aż tak, wiecie, aż tak potrzebna. Więc ta ładowność armii mi do niczego tutaj nie jest potrzebna, więc tego nie awansuję. Ale może go sobie troszkę parę leveli podniosę do góry, żeby szybciej zbierał zasoby. Jak widzicie, te cechy są bardzo wysokie, bo mamy na 112 poziomie, a 280% to jest chyba 2,5%, jak dobrze liczę, więcej w stosunku do... 2,5 raza więcej do jego poziomu. No i oczywiście ubrania Storowi dobierałem też w miarę możliwości takie, żeby miał zasoby, przy czym no tutaj też nie do końca te ubrania były wtedy dobrze dopasowane, bo to były, jak widzicie, jeszcze fioletowe ubrania. Bardzo dawno to robiłem, nie zmieniałem tych ubrań. Jest czas, że chciałbym to zmienić. Natomiast tak jak mówię, no ja teraz zbieram... Wytłumaczę ci to, drogi widzu, też bardzo prosty sposób, no bo możesz mi tu zarzucić, Juken, czemu masz takie słabe ubrania do Stora? Słuchajcie, bardzo rzadko używam Stora i jakby ten czas, który on zbiera te zasoby, na ten moment mi wystarczy. Oczywiście, że chcę zrobić również, jak w przypadku Cartera, ubrania na maksa. Natomiast, no wiecie, no tych klejnotów, tych wszystkich dodatków, które w kryptach zbieramy, też nie ma nieskończonej ilości, tak? I jakby no nie da się wszystkich kapitanów od razu ubrać jak trzeba. Jakby robię to w jakiejś kolejności, która dla mnie jest ważniejsza. I tutaj chcę dlatego wam pokazać, że chciałem robić przynajmniej czerwone lub żółte ubrania dla naszej Helenki, tak? Żeby szybciej nam wojska się szkoliły i więcej srebra się tworzyło. I dla tych trzech kapitanów mam takie same ubrania, nie? A taki był cel. Następnie mamy kapitan Dorię. Ja też niepotrzebnie ją generalnie, słuchajcie, chyba awansowałem, natomiast bonus punktów waleczności po zwycięstwie, no daje to korzyść. Natomiast no, patrząc na punkty waleczności, to też nie jest, widzowie, tak, że wyślecie Dorię do epickiego potwora i będziecie mieli więcej punktów waleczności niż wyślecie Kleopatrę. Bo pamiętajcie, że tu jest tylko bonus punktów waleczności. Ale to się ma nijak, widzowie, jeszcze po zwycięstwie, no więc no, jak do epickiego potwora wyślecie, no to nie zwyciężycie. Natomiast, moi drodzy, to ma się nijak, dlatego że
To może, no nie, no nawet do roju Aranche nie miałoby to zastosowania, bo nie zwyciężycie, zostaniecie pokonani. Więc to ma tylko sens, jeśli na zwykłego potwora ją wyślecie. Tak? Więc ja nie widzę tutaj zastosowania do Dori, powiem szczerze. Nie wiem, czemu ją tak awansowałem, to też jakoś początki, błędy moje z początku. Jakbym się cofnął w czasie, to pewnie bym jej w ogóle nie awansował i w ogóle nie stracił tutaj tych trzech gwiazdek. No jak widzicie, no też są błędy, które na początku popełniałem, no teraz widzicie to wszystko od zera. Dużo się nauczyłem przez ostatni rok, na konto już mam chyba tutaj prawie 2 lata może być. Także nie widzę zastosowania Dori, moi drodzy. Jeżeli teraz zbieram punkty waleczności, a wiecie, że je zbieram, nie widzę zastosowania Dori. I argument mój będzie taki, moi drodzy, że zobaczcie, okej, tu jest punktów waleczności, jest bonus, ale zwróćcie uwagę, że jeśli Kleopatra ma bonus siły, to bonus siły również daje jednocześnie, no mając bonus siły, zdwojoną siłę razy 200%, to i tak dostaniecie więcej punktów waleczności. Nie chce mi się tego testować, mówię, raczej nie używam Dori. Nie pamiętam, kiedy ją używałem i do czego. To akurat według mnie jest niepotrzebna kapitan i tak jak mówię, troszkę mnie... Znaczy, bo też przyznam się wam do błędu. Jeszcze na samym początku, jak wchodziły te poziomy gwieździste, jeszcze byłem taki trochę nieogarnięty w tym Total Betr, to jednym właśnie z błędów, jaki tu popełniłem, było to, że myślałem, że fajnie wygląda, jak każdy kapitan będzie miał więcej gwiazdek, więc dawałem te gwiazdki tym kapitanom po prostu bezmyślnie. To było błędem, bo traciłem tą esencję nieśmiertelności. Był to totalny błąd. Teraz bym na pewno tego nie robił. Także na Dorię na pewno bym nie stawiał. Kolejny kapitan to jest Lucjusz. On ma tylko siłę jeźdźców. Również kolejny kapitan, który dla mnie był błędem. Niepotrzebnie go w ogóle levelowałem. No bo to dotyczy tylko jeźdźców. To wiecie, jeśli macie całych gwardzistów w przypadku Aidae, tak? No to gwardziści to są trzy rodzaje wojsk, plus jeszcze latające i gryfy i tak dalej. A tutaj macie tylko jeźdźców, czyli tych konnych. Także Lucjusz, widzowie, według mnie jest kompletnie niepotrzebnym kapitanem i ja bym go w życiu nie używał. Jeśli miałbym wymienić najlepszych, to na koniec podsumowaniu wymienię najbardziej praktycznych i potrzebnych kapitanów. Jeśli chodzi o Sofię, moi drodzy, to jest zdrowie całej armii. I to jest ok, natomiast zobaczcie, że to zdrowie całej armii jest o połowę niższe niż poziom Sofii. Także ja uważam, że Sofia jest kompletną porażką. Tak? No bo jeżeli mamy Ramzesa, jest 1:1, tak jak w Kleopatrze, ma to sens. U Sofii jest połowa. Także Sofia w ogóle nie wiem, po co ten kapitan tu jest. No jakbym miał możliwość nawet z tej przechowalni, słuchajcie, tych kapitanów gdzieś pousuwać, to ja bym tą Sofię usunął. Lucjusza bym usunął i prawdopodobnie bym usunął tą Dorię, chociaż bardzo fajna ruda, nie powiem, fajna pani kapitan, ładna, ale no niestety, usunąłbym. Usunąłbym tych trzech kapitanów, na pewno bym nie używał. Bo tak jak mówię, argument na... I tu też zobaczcie, ile gwiazdek zmarnowałem na Sofię, nie? Ile ja zmarnowałem tej esencji, także szkoda, moi drodzy, szkoda. Następny kapitan to jest ten, którego dostajecie na samym początku, to jest Tengel. Dużo ludzi używa go jako tempo marszu i dlatego warto go sobie levelować, bo jeśli razem z Tengelem będziecie wysyłali armię do ataku, no to wasze tempo marszu będzie o tyle szybsze, ile tutaj Tengel ma napisane. Poza tym dużo ludzi wysyła, moi drodzy, Tengela, jak jest na przykład giełda najemników, żeby, wiecie, handlować. Często giełdy najemników są daleko, te marsze trwają długo i właśnie dlatego zasięg marszu i tempo marszu tutaj wysyłają Tengela, bo to daje korzyść. Ja, jak widzicie, tego Tengela praktycznie nie używam, jest mi to obojętne, więc jakbym mógł go w tej chwili stąd jakoś anulować, to też bym to pewnie zrobił. Szczerze nie używam Tengela. Tak samo Logosa, nie pamiętam, kiedy ostatnio używałem, to jest pierwszy kapitan, który w ogóle też na początku nam się pojawia. Mogłoby mieć sens, słuchajcie, zastosowanie go jeszcze przy jakimś, powiedzmy, marszu na zasadzie ataku, ale teraz sobie myślę, że nie, bo jeżeli mamy animatorę, która przy ataku grupowym daje nam dla całej armii, a tu jest tylko dla specjalistów, to ja bym wziął raczej coś typu Kleopatrę, animatorę, no raczej bym tutaj nie brał.
No dobra, moi drodzy, no i lecąc dalej, tak jak mówiłem, no ja niektórych kapitanów bym w ogóle po prostu tutaj, jak widzicie, nie używał. Siła specjalistów u Logosa, no dla mnie jest to bez sensu. Mamy jeszcze takiego kapitana, panią kapitan właściwie, jak Ingrid, która tylko siłę potworów ma. No to też jest dla mnie bez sensu, no bo pamiętajcie, że siła całej armii to też jest siła potworów. Dlatego tak mówię, że Kleopatra jest najlepsza. Nie widzę sensu niektórych kapitanów, używania tych kapitanów. Więc też, drogi widzu, chciałbym cię przestrzec, żebyś nie awansował kapitanów, którzy są niepotrzebni. Zaraz zrobimy podsumowanie, to zrozumiesz. Tak samo zobacz, Minamoto, czy jakkolwiek on tam się zwie, siła jednostek strzeleckich. No co nam po jednostkach samych strzeleckich? No nic nam po tym. Mamy wspomnianego Ramzesa, którego można porównać do Kleopatry, ale pamiętaj, że Kleopatra ma siłę, Ramzes ma zdrowie, więc oni fajnie by ze sobą współpracowali, gdyby atakowali we dwójkę. Natomiast to też się ma nijak, widzowie, bo nie zaatakujesz w ten sposób epickiego potwora. Nie zaatakujesz w ten sposób epickiego potwora. WZTAN, siła jednostek latających, kompletnie bez sensu, bo to tylko latające, czyli praktycznie gryfy bitewne i tam ewentualnie specjaliści latający. Tak jak mówię, jakbym miał możliwość tych kapitanów w ogóle jakoś stąd wywalić nawet z tego przechowywania, żeby nie mieć zamieszania, to chętnie bym to zrobił. Siła piechoty, kompletnie bez sensu. Leonidas, jak widzisz, w ogóle go nie awansowałem, no bo to jest tylko, moi drodzy, piechota, a piechota to jest tylko jeden gatunek, że tak powiem, wojska, nie? Siła piechoty, kolejna sytuacja bezsensowna, aż się tutaj... Znowu siła jednostek strzeleckich, także to jest bez sensu, widzowie. Ci kapitanowie, jak widzicie, są tutaj bez sensu. Znowu mamy Brunhilda, siła jednostek latających, bez sensu. Więc widzisz, no nie bez powodu ci kapitanowie nie są przeze mnie w żaden sposób awansowani. No może siła zwiadowców mieć sens i zdrowie, jeśli robisz zwiady. Ja też nie bez sensu tutaj dodałem te gwiazdki, widzisz moje błędy, ale podkreślam wam, widzowie, to były moje błędy, na których chcę, żebyście się też uczyli. Moje błędy na zasadzie, że dodawałem gwiazdki, że nie wiem w sumie po co. Generalnie ten Proskopę, no jeżeli dużo ataków robisz i chcesz zwiady robić skuteczne, no to Proskopę ci się przyda. Ja tego nie używam, więc mi nie jest niepotrzebne. Siła korpusu inżynierów, no to dotyczy tych wszystkich katapult i tak dalej, natomiast to też przy atakach może by się przydało. Możecie dać widzowie znać, czy korzystacie z kapitana Bran. Ale wydaje mi się, że nie, no bo korpus inżynierów to też również jest, jak masz Kleopatrę, siła całej armii, tak? Także, no jeżeli masz siłę całej armii w Kleopatrze, no inżynier to też armia, tak powiem. Mamy jeszcze znowu siłę jednostek strzeleckich, także bezsensowni są ci kapitanowie, najchętniej bym ich wywalił. No i mamy oczywiście kapitana, którego ja nie mam, bo jak go pozyskać, widzowie, to wam oczywiście pokazałem. To jest Herkules. Herkules kosztuje majątek. Natomiast jest to 1000% maksymalny poziom. Z tego co wiem, to jest 2,5 raza więcej w stosunku do levelu, czyli no lepiej to wygląda na pewno niż u naszej Kleopatry, ale pamiętajcie, widzowie, że w przypadku Herkulesa dotyczy to siła twojej armii przeciw epickim potworom, więc tylko dotyczy to do epickich potworów, nie dotyczy to do zwykłych potworów, niestety, tylko do epickich. Kolejny, którego nie mam, no to jest siła całej armii i zdrowie całej armii. To jest dosyć fajny akurat kapitan, bo ma i jedno, i drugie. Dotyczące, jakby porównać to można do Kleopatry, tylko że w Kleopatrze masz... O, to jest jakby ten Beowulf, jakkolwiek go się czyta, moi drodzy, jest połączeniem Kleopatry z Ramzesem. O, tak wam powiem. Czyli, bo Ramzes ma tylko siłę, Kleopatra ma zdrowie, czy tam odwrotnie, no to jest połączenie. Więc ten kapitan jak najbardziej ma sens, natomiast on również nie jest zdobył. Żeby go zdobyć, również trzeba zapłacić to słono, więc rozumiecie, że raczej nie polecam. No i tutaj mamy tylko siłę gwardzistów na Skandii, według mnie kompletnie, widzowie, bez sensu, no bo siła gwardzistów, zdrowie gwardzistów to jest tylko jeden gatunek wojsk. Podsumowując, kapitanów wszystkich, których uznałbym za moim zdaniem potrzebnych, niezbędnych i których warto jest levelować, to oprócz tych, których tutaj mamy, że tak powiem, przy bohaterze, czyli jest to Fardhat, jest to Helena, jest to Aurora, którzy odpowiadają za Fardhat badania, także szybciej badania zlecasz, jak się chcesz rozwijać, Fardhat jest ci potrzebny do badań.
Elena jest ci potrzebna do tempa szkolenia wojsk, ale przede wszystkim do produkcji żywności, bo jeśli gromadzisz dużą armię, to też wam mówiłem odnośnie Heleny, tak? To potem jest problem ze szkoleniem wojsk, bo ten koszt wzrasta, jeśli masz za dużo armii, a masz za mało żywności. Tak, drogi widzu, dobrze, nie pomyliłem się. Jak masz za mało żywności, jest na czerwono, to koszt szkolenia armii wzrasta. Aurora, jeśli chcesz dosyć szybko budynki rozbudowywać. Natomiast jeśli chodzi o ataki ogólnie, no to tak jak mówimy, no Kleopatra jest niezbędnym kapitanem. Ja na twoim miejscu, widzu, bym się skupił na Kleopatrze. Skupiłbym się na Animatore, bardzo ważnym kapitanie do wszelkich napaści, wszelkich rzeczy. Jeśli już rozwijasz Aidae, to możesz tam mieć dodatkowo, taki kapitan ci nie zaszkodzi. Natomiast ja raczej na twoim miejscu, zamiast rozwijać Aidae, rozwijałbym, moi drodzy, Ramzesa, bo ma zdrowie całej armii. Ramzes według mnie całkiem spoko. Ramzes w połączeniu z Kleopatrą dla fajne wyniki. Także zamiast Aidae raczej rozwijałbym Ramzesa, patrząc po tym, że chcesz jakoś tam grupowo atakować. Jak widzisz, no u mnie zazwyczaj, jeżeli taki atak jest na te potrzeby, które robię, no to jest Kleopatra w połączeniu z Animatore. Ja będę akurat rozwijał Animatore. Carter, no to już sobie powiedzieliśmy, to jest podstawa do rozwoju i też będę go rozwijał i staraj się Cartera rozwijać. No wtedy im więcej go rozwijasz, tym te krypty tańsze są. Jest oczywiście, moi drodzy, jeszcze Daustan, który moim zdaniem też się przydaje do punktów podboju. Też warto go rozwijać. Jest Stor do zbierania zasobów, który jak najbardziej się przydaje. I na tym zasadzie bym tutaj najważniejszych kapitanów zamknął. No ewentualnie, jeżeli ktoś faktycznie z was chce mieć szybki marsz, to ten Tengel też się w tym przyda. I to w zasadzie jest cała tylko gromada kapitanów, czyli na tylu kapitanów, na ilu mamy, według mnie fajnych będzie 9, no koło 10. Na wszystkich kapitanów uważam, że 10 jest spoko, zakładając, że wykluczamy tych, których trzeba zapłacić dodatkowo duże pieniądze, nie? Także 10 mamy fajnych kapitanów. I teraz... skąd w ogóle, widzowie, pozyskać te fragmenty kapitanów, aby ich awansować? O, zobaczcie, tutaj cały czas prezenty płyną. My jesteśmy w trakcie, kiedy nagrywam, widzowie, ten odcinek. O, mogę sobie teraz armię wyszkolić, zaraz wam pokażę. Zawsze sprawdzam, czy jest na pewno tutaj Helenka. Mam na maksa przyspieszoną armię. I wtedy sobie jakoś tam przyspieszam, patrząc, ile mam danych przyspieszeń. Cyk. Staram się w miarę ekonomicznie i oszczędnie. Dobra, robię przyspiesz i jak widzisz, cena jest niższa ale ta cena jest niższa dlatego, że technologię opracowałem, nie? Żebyście też mieli tego, widzowie, świadomość. Tutaj akurat ubrałem udział w tym głodzie doświadczenia. Jak widzicie, wszystko zdobyłem. Wysyłałem na niego Animatore, ponieważ no to były napaści, tak? To jest napaść. Tutaj mamy, na te potwory są napaści, właśnie ktoś tutaj napaść organizuje, zbiórka przed napaścią, mogę wam pokazać, jak przyjaciele to robią. Przyjaciele często też wysyłają Kleopatrę, zobacz, właśnie tu przyjaciel wysyła Kleopatrę do napaści, dlatego że może Kleopatrę ma na wyższym levelu, ale widzisz, drugi przyjaciel wysyła już tutaj Animatore, nie? I zobacz, mają fajnie rozwiniętych tych kapitanów, kolejna Kleopatra. O, już teraz nie zobaczę, bo napaść została odwołana. Tak, właśnie jesteście świadkami tego, że napaść została odwołana, dlatego że nie było pełnej obsady i warto, widzowie, temu się jak najbardziej tutaj przyjrzeć. Jak widzicie, ja biorę też udział w sądnym dniu. Tutaj już trochę nagród odebrałem i chcę dojść przynajmniej do tego poziomu, żeby tutaj te esencje nieśmiertelności zdobyć, żeby Kleopatrę naszą awansować. I co tu jeszcze z takich rzeczy, moi drodzy, bym chciał powiedzieć? Jak zdobywamy kapitanów? Nie bez powodu tu wszedłem, natomiast tutaj jest jakiś tam śmieszny mimoto, ale mimo wszystko, widzowie, wam pokażę. Sposób na zdobywanie kapitanów tych fragmentów byłby bardzo prosty, bo było pytanie, jak zdobyć fragmenty Kleopatry. Bo jak zdobyć fragmenty Heleny czy Herkulesa, to wam specjalny odcinek dedykowany o tym nagrywałem. Tutaj jeszcze wspomnę, jak zdobyć fragmenty Kleopatry. Otóż, drogi widzu, nie ma takiej tutaj opcji, żeby tutaj się pojawiła Kleopatra w tych tutaj masteria przyzwań, tak? Tutaj ja, jeśli bym miał robić to, albo bym robił, no Cartera już nie, bo mam na maksa. Może powiem innego protipa.
Jeśli widzisz, to Masteria przyzwań, tak? Drogi widzu. No, mimo to wiesz, że będzie kapitanem, który ci się nie przyda. Często tu się pojawia Aidae, pojawia się Stor, pojawia się Carter. No generalnie różni kapitanowie się pojawiają, ale od razu ci mówię, nie pojawia się tu Helena, nie pojawiają się, nie pojawia się Kleopatra, nie, nie, tu się normalni kapitanowie pojawiają. To co możesz w tym momencie zrobić? Bo patrz, te Masteria przyzwań polegają na tym, no tutaj jest ten cały Mimoto, ale tak jak mówię, nam jest on niepotrzebny. Tutaj za przyzwania kapitanów dostajesz znowu dodatkowe fragmenty danego kapitana. I tak naprawdę przez dwa dni jesteś w stanie to prawie zapełnić. Załóżmy, że pojawiłby się tutaj kapitan, który by się mógł pojawić, kapitan z tych, których wiem, że się pojawiają. Załóżmy, drodzy widzowie, że pojawiłby się, no czasem nie wiem, czy to chyba tylko ci zwykli, nie wiem, czy czasem animatore też się czasem tam nie pojawiała, ale chyba nie. Nie chcę skłamać, wydaje mi się, że nie. No, z takich podstawowych, jaki się może tam pojawić, to może być Carter, ale jak widzicie, ja tych fragmentów Cartera mam od groma i trochę, więc jak tam jest Carter, to ja już tego nie robię. Może być Stor. W przypadku Stora, no może bym chciał zdobyć te punkty, nie wiem. Temat do przemyślenia. Natomiast to już nieważne, ale jeżeli... U mnie to już jest zapełnione, więc ja nie zwracam na to uwagi. Natomiast jeśli u ciebie, drogi widzu, zależy ci na jakimś kapitanie, tak? I masz te... to zwracaj uwagę na te Masteria przyzwań. Jaki kapitan tutaj jest do zdobycia? I teraz robisz coś takiego, jak wchodzisz do miasta i tutaj masz te przyzwania kapitanów, tak? Przyzwanie kapitana zawsze są darmowe. Zawsze rób te darmowe, co 4 minuty będziesz mieć... O, tak zdobyłem fragment na przykład Aidae. No nie zależy mi na fragmencie Aidae, no ale za darmochę zdobyłem. Natomiast fragmenty takiego kapitana, zresztą tutaj jak sobie, drogi widzu, w ogóle klikniesz na ten znak zapytania, to będziesz widzieć, jakich kapitanów tutaj możesz zyskać. Czyli wiesz, że za darmowe możesz zdobyć Cartera, możesz zdobyć Daustana, Stora, Farthada. Widzisz, których kapitanów możesz zdobyć za zwykłe. Natomiast nas interesuje Kleopatra. I Kleopatra, moi drodzy, znajduje się tutaj. Tak samo tutaj chyba zdobywałem, jak dobrze pamiętam, fragmenty też Farthada, Lucjusza, znaczy Daustana i jeszcze kogoś. No i Stora. A, jest, Aurory. Dobra, o Aurorze myślałem. Także, moi drodzy, w tym momencie, aby zdobyć te fragmenty elitarne Kleopatry, bo nam zależy na Kleopatrze, to robisz przyzwij razy 10. No ja dla widza kliknę raz. Mówię, dlatego, że jest zła misja, to nie do końca... Mi jest to na rękę, ale zrobię to, widzu, drogi, dla ciebie, żeby ci pokazać, także będę wdzięczny, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. I zobaczcie, dostałem 50 fragmentów, zawsze tak się świeci mocno, kiedy jest więcej czegoś. 50 fragmentów Aleksandra Wielkiego, no nie zależy nam na Aleksandrze, to jest trochę loteria, ale jak zobaczcie, z tych potrzebnych kapitanów na pewno Farthad dostałem. No cóż, kliknę jeszcze raz, restart, to będzie kolejne, że tak powiem, losowanie tego. W ten sposób wydobyłem fragmenty Kleopatry. Jak widzisz, no już gra inaczej działa i dała mi jakieś fragmenty Kleopatry. A dobra, dla widza zrobię to w sumie. Parę razy kliknę, nic się nie stanie, bo chcę wam pokazać, że tu musisz być cierpliwy. Tu nie masz wpływu na to, co wypadnie. Jak widzisz, mamy trzy losowania i ani razu Kleopatra mi nie wypadła. Wcześniej było tak, że za każdym losowaniem mi wypadała Kleopatra i o, teraz wyszło 5, tylko 5, a czasami 50 tutaj trafiłem Kleopatry. W ten sposób klikając razy 10, dlatego warto zdobywać te pakiety do przyzwań, zdobywając różne misje, tak? Jak widzicie, tu mi wyszło, no nic takiego mi tu nie wypadło fajnego. Dobra, wychodzimy z tego, bo tylko raz Kleopatrę niestety mi przyzwało, ale chciałem kliknąć te parę razy, żeby wam pokazać i zobaczcie, tu nagle pojawia mi się coś takiego. No musiałem wam to pokazać, jak to działa, natomiast mi to nie jest do niczego potrzebne. I zobaczcie, za to, że przyzywałem tych kapitanów, zdobywałem punkty i za to odbieram te fragmenty kapitana, który jest w Masteria przyzwań. Przypuszczam, że jakbym wszystko przeleciał i wszystkie fragmenty zdobył, to by było na maksa. Także to jest sposób na pozyskanie fragmentów zarówno kapitana, którego masz tutaj, jak i na przykład Kleopatry. No niestety, Heleny nie zdobędziesz, wiadomo, Herkulesa też nie, ale generalnie to jest sposób na zdobycie fragmentów Kleopatry. No i myślę, moi drodzy, że w wielkim skrócie udało mi się to wszystko
wyjaśnić i pokazać, więc podsumowując ten odcinek i komentarz widza, aby dany bonus, czyli tempo na przykład w przypadku Farthada, tempo badań działało, ten Farthad musi być przy bohaterze i musi być w mieście. Jeśli go wysyłasz z posiłkami z miasta, bonus nie będzie działał. Jeśli go dasz do przechowalni, bonus nie będzie działał. Bonus działa tylko wtedy, kiedy kapitan jest w mieście i kiedy kapitan jest no tutaj przy głównym bohaterze. A ubrania oczywiście też mają znaczenie, także warto ubierać ich w miarę dobrze, żeby to trybiło. W przypadku Farthada, ja już wam to też kilka razy pokazywałem, no nie ma idealnej widzowie idealnego ubrania do Farthada na tempo, znaczy na tempo badań jest akurat do Farthada, bo zobaczcie, tempo badań mi zmienia, ale jednocześnie też jest na srebro i żywność, więc to są jakby dwie rzeczy naraz, więc jakby wiadomo, że ja tutaj, jak widzicie, w przypadku ubrań Farthada skupiłem się na tempie szkolenia wojsk, tak? W przypadku Heleny, no nie ma właśnie w przypadku Heleny idealnego ubrania, tak? Bo nie ma takiego jak tempo szkolenia jednostek. No oczywiście jest na srebro i żywność, ale nie ma na szkolenie jednostek. Więc ja, moi drodzy, jak widzicie, tutaj znowu sobie na szkolenie wojsk dodałem. I dlatego, moi drodzy, że mam to w taki sposób skonstruowane, jak dobrałem te ubrania i te dodatki, to już ty, widzu drogi, sobie sam zrób po swojemu. Natomiast u mnie to jest zrobione tak, myślę, że to się sprawdza. Dlatego zawsze szkoląc jednostki zwracam uwagę, żeby przy głównym bohaterze była ta trójka. Żeby w moim przypadku był to Farthad, była Helena i Aurora, ale podkreślam, wynika to nie z cech kapitana danego, no bo tempo budowy ma nijak do szkolenia jednostek, prawda? Tu się zgodzimy. Chodzi o ubrania, widzicie? Bo na przykład jakbym chciał teraz badanie zlecić, to trzech kapitanów ma trzy ubrania, które po 23% zwiększają tempo badań, no to daje bardzo dużo, a jeszcze dodatkowo oprócz tych ubrań tych trzech kapitanów, jeszcze sam Farthad tempo badań zwiększa. I dlatego, widzowie, jak ja na przykład zostawiam grę, idę spać, to zostawiam tą trójkę kapitanów po to, że oni mają cechę plus do produkcji srebra. I zobaczcie, że w tym momencie moja produkcja srebra wynosi 483 tysiące. Ja wam to też udowodnię, jak to wpływa na to srebro, ale może porównajmy sobie to na obu przypadkach. Zobaczcie, jedzenie mamy 1 400 000, srebro mamy 480 tysięcy. I teraz zobacz, drogi widzu, tych wszystkich trzech kapitanów daję do przechowalni. I zobacz, co się stało. Jedzenie z 1 400 000 nagle spadło o połowę, czyli już mamy tylko 700 tysięcy. Produkcję srebra, no też z 480 tysięcy, czy ile tam było, spadło na 370 tysięcy. Oczywiście produkcja srebra zależy również od budynków i tak dalej, no to już nie będę tego tłumaczył, ale chciałem podać przykład wpływu kapitanów na to, tak? Jak kapitanowie wpływają, jak ich ubrania przede wszystkim wpływają na tą produkcję żywności, czy na tą produkcję srebra. Na żywności, tak jak mówiłem, mi nie zależy, zależy mi na srebrze, no ale wiecie, kiedy pójdę spać i mam te 480 tysięcy na godzinę, to zwróćcie uwagę, że przez 10 godzin ja mam 4 800 000 srebra za free. Po prostu, dzięki temu, że ci kapitanowie są, a ja sobie spokojnie śpię, a srebro mi się produkuje. Czyli coś na zasadzie bogać się, kiedy śpisz. Ja śpię, a pieniądze płyną. Więc myślę, że, drogi widzu, udało mi się tych kapitanów już naprawdę najdokładniej wytłumaczyć. Jeśli chodzi o Cartera i eksplorację krypt, to pamiętaj, że wpływa głównie, oprócz tego, że jakie cechy ma Carter plus jakie ma ubrania, również wpływają badania. No i oczywiście w Akademii mamy również inne badania, bo to też warto, moi drodzy, o tym wspomnieć, bo są takie badania jak kowalstwo, które gdzieś tam, no może kowalstwo akurat nie będzie dobrym tutaj przykładem, ale niech będzie, moi drodzy, niech będzie tutaj, we wzmocnieniu jest ekonomia, tutaj również macie coś takiego jak produkcję srebra, tak, czy produkcja żywności, to też od tych badań zależy i tempo badań tu też mam, moi drodzy, opracowane, co oznacza, że nie tylko Farthad u mnie wpływa na to, jak ja szybko te badania robię, ale również wpływa na to opracowanie tej technologii. To też, żebyście mieli tego pewność. Zobaczcie, tempo badań plus 19%. I tak samo, jeśli już idziemy tym tropem,
To tak samo mamy technologię w talentach naszego bohatera. One również tutaj wpływają. Prawda? Produkcja srebra w mieście, no to wpływa, moi drodzy, tutaj, jeśli chodzi o opracowanie tempo budowy, widzicie, czyli nie tylko Aurora wpływa na tempo budowy, ale również opracowanie tej technologii. Także wpływa na to kilka czynników, łączy się to. Plus jest taki, że te punkty, słuchajcie, te talenty możecie sobie co jakiś czas resetować i ustawiać inaczej. Zobaczcie, ja mogę 27 razy to jeszcze resetować. Możliwe, że teraz to sobie lepiej dostosuję i bardziej skupię się na sile danej armii, żeby ona więcej punktów podboju, waleczności zdobywała. Przepraszam, nie podboju, tylko waleczności. No zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy. Myślę, że udało mi się to jakoś fajnie i sprawnie wam wytłumaczyć. Także trzymajcie się, moi drodzy. Będę bardzo wdzięczny, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Jak macie pytania, pytajcie. Z miłą chęcią nagram i bardzo wam dziękuję, że właśnie, że jesteście, że udostępniacie, że podoba wam się tą serię, że oglądacie ją do samego końca, bo też to pomaga w rozwoju kanału, który troszkę wolno się póki co rozwija, a zdecydowanie powinno to przyspieszyć, więc będę bardzo wdzięczny, drogi widzu, jak udostępnisz to swoim znajomym z Total Battle, aby również mogli obejrzeć. Także trzymaj się, do następnego, cześć!